Już w niedzielę 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Zapytaliśmy tczewian, czy będą wspierać orkiestrę i co sądzą na temat charytatywnych akcji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana już jest po raz 27. Fundacja Jurka Owsiaka zbierze ponownie pieniądze na zakup sprzętu medycznego. W szkole podstawowej nr 12 dzieci również pomogą w akcji. Co sądzi Pan na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No, uważam jak najbardziej, że to jest super sprawa. Zresztą tyle lat trwa. Uważam, że trzeba wspomagać Wielką Orkiestrę. Myślę, że to uczniowie naszej szkoły się też dorzucają, tak, i biorą udział co roku. A Pan sam osobiście pomaga w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Staram się tam trochę pieniążków zawsze wrzucić do puszki. Sądzi Pan, że takie akcje są uczciwe, czy niektóre inne akcje i fundacje mogą kłamać? Czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest uczciwa? No jak najbardziej. A czy inne organizacje? No nie wiem, trudno mi się tutaj wypowiadać. Myślę, że WOŚP jest solidną sprawą, tak, od wielu lat. Ja nic nie sądzę. A dajesz na jakieś akcje charytatywne? To zależy, ponieważ ja najczęściej płacę kartą i tam przechowuję wszystkie swoje pieniądze, to jakby nie mam takiej możliwości, żeby wrzucić do skarbonki. A w jakichś innych akcjach charytatywnych bierzesz udział? Są często na przykład, żeby przelewać pieniądze, z takich najczęściej korzystam, żeby na przykład na schronisko dla zwierząt, dla piesków często wysyłam. Ostatnio była taka akcja na OLX-ie, żeby karmić pieski i też je karmiłam. Co sądzą Panie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? My jesteśmy zadowoleni, jak idziemy do naszego lekarza i da nam na wszystkie badania. To wtedy tak, ale tutaj my nie wiemy, gdzie pieniążki te idą. My nie wiemy, gdzie te pieniążki idą. A czy jest Pani ogólnie za akcjami charytatywnymi? Oczywiście, oczywiście. A za jakimi na przykład? Uczęszcza Pani, korzysta Pani, znaczy daje Pani datki na jakieś akcje? Przeważnie przez telefon. Daję na konto. Znaczy się tam przesyłam, prawda? A są to jakieś znane fundacje, czy jakieś nazwy? No, są przecież pomoc dla tych. No przecież są niepełnosprawne dzieci, które potrzebują opieki i trzeba pomagać. Ludziom trzeba pomagać. Ja bardzo lubię Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uważam, że jest szczytny cel, który robią i bardzo za to ich cenię. A wspiera Pani Fundację Jurka Owsiaka? Oczywiście. Jak tylko jesteśmy na spacerze, a widzimy kogoś z serduszkiem, no to na pewno włożę swoje pieniążki, ile mogę. I serduszko nawet sobie na drzwi wejściowe do domu naklejam. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna, popieram. Żeby nie Jurek Owsiak, to by w szpitalach było kiepsko ze sprzętem u nas. Więc uważa Pani, że to jest uczciwa akcja? Bardzo, bardzo uczciwa. Co sądzi Pani o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Nic nie sądzę, bo ich nie lubię. Jest bardzo dobry. A my jakby obywatele powinniśmy na takie zaspiać, bo nie wiadomo co kiedyś nam zdarzy, czy nasze dzieci, czy my nawet będziemy potrzebowali pomocy, no to sprzęt mamy, tak? No bardzo dobrze. I tak oby tak dalej działał pan Owsiak, bo naprawdę dużo zrobił. Czyli popiera Pani fundację i sama wpłaca datki? Tak, tak. Popieram i SMS-y wysyłam jak tylko mogę. Więc jest to w pełni uczciwa akcja? Tak. Tak, jestem pełna uznania dla pana Owsiaka. Zawsze wrzucam coś, grosik, a w tej chwili nawet wiem, że jakieś zakończenie jest tu w 12, tak? Tak. Córka właśnie i bardzo chętnie i mówi, mama, idę na zakończenie, całą relację, pewnie coś ją zobaczę nawet w telewizji. Tak, także tyle lat, więc świetna sprawa. Czyli jest to na pewno uczciwa akcja? Pewnie tak, dużo takich, więcej takich. W Tczewie mieszkańcy również będą mogli pomóc Fundacji Jurka Owsiaka. Wolontariusze jak co roku zbierą datki do tradycyjnej już skarbonki z serduszkiem na terenie całego miasta.